Cześć! Witam wszystkich Psychotech fanów w serii Budujemy Bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku zainstalujemy Django na naszym komputerze oraz utworzymy projekt naszego bloga. Jestem w środowisku Visual Studio Code i tutaj będziemy tworzyć nasz projekt w Django. Pierwsze co zrobię to przejdę tutaj i kliknę na Add Workspace Folder. Dodamy folder, w którym będę pracował. Przejdę w tym celu na Pulpit. U mnie to nazywa się to desktop, ponieważ ja mam wersję angielską Windowsa i utworzę nowy folder. Będzie to folder, który będzie się nazywał PsychoTech Blog i dodam ten folder do projektu. Zamkniemy okno Welcome i otworzę nowy terminal. W tym celu przechodzę do zakładki Terminal i kliknę na New Terminal. Zobaczcie, jestem w lokalizacji. Czyli w moim folderze, który przed chwilą utworzyłem, warto na początek znać taką komendę jak CD. Jeżeli wpiszę CD i dwie kropki, to cofnąłem się do pulpitu. Teraz już pracuję na pulpicie. Więc za pomocą komendy CD mogę nawigować między lokalizacjami. Ale my przechodzimy z powrotem do mojego folderu Psychotech czyli wpisujemy komendę CD, następnie Psychotech Blog i proponuję ci, żebyś trzymał się. Nazewnictwa, co ja tutaj wpisuję, będzie nam łatwiej, bo potem można się pomylić. Więc wchodzimy znowu w tą lokalizację. Ja pracuję w środowisku Visual Studio Code i to środowisko przygotowałem już do pracy z Pythonem. Jeżeli nie masz tego środowiska przygotowanego i chciałbyś w nim pracować, to tutaj u góry zostawiłem Ci link do filmiku, gdzie pokazuję, jak właśnie przygotować to środowisko do pracy z Pythonem. Nie czekajmy, tylko zainstalujmy. Framework Django na naszym komputerze. Wpisuję pip install Django i naszy Django pobiera się na komputerze. Nie instaluję tutaj wirtualnego środowiska, ponieważ chciałbym pokazać wam, jak operować w tym frameworku. Ty, jeżeli będziesz chciał pracować na wielu projektach, to zalecam ci zainstalowanie wirtualnego środowiska. I jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak to robić, to tutaj u góry także zostawiam ci link właśnie z instruktażem jak stworzyć takie wirtualne środowisko. Tutaj skupiamy się tylko na tworzeniu bloga i o, operacji właśnie we frameworku Django. Django w wersji 3.0.1 zostało pomyślnie zainstalowane. Razem z, e, z tym modułem zostały zainstalowane także inne moduły, ale my przejdźmy już do działania. Więc pierwsze co zrobimy to piszemy komentarz Django, armin, start project. I teraz wpisujemy nazwę projektu, w którym chcemy pracować. Będzie to Psychotech blog i zatwierdzam klawiszem enter na klawiaturze. Utworzyliśmy nasz projekt właśnie w Django. Coś tutaj w drzewie projektu się pojawiło. Pojawił się folder Psychotech blog. Rozwijamy ten folder. Mam tam kilka plików Pythonowskich i mamy też plik settings. Jak otworzę sobie ten plik, możemy sobie sprawdzić tutaj są wszystkie najważniejsze ustawienia dla Django i tutaj będziemy troszeczkę pracować właśnie w tym pliku i zmieniać niektóre Ustawienia. Mamy także plik urlspy. Tutaj będziemy wpisywać wszystkie adresy url, do których będziemy przechodzić, a także przekierowywać użytkowników, którzy będą logować się na naszej stronie. Będziemy przekierowywać ich do różnych adresów url, także w tym pliku także będziemy pracować. I poza tym folderem, który został utworzony, jest jeszcze plik manage.py i w tym pliku nie będziemy nic zmieniać, ale jest on. Dla nas bardzo użyteczny właśnie w projekcie Django, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli wystartować lokalnie serwer i na przykład wchodzić w interakcję z bazą danych. Tutaj użyję komendy dir w moim terminalu. Teraz sprawdziłem zawartość tej lokalizacji, co się pod nią kryje i widzimy, że jest tam folder psychotek blog na przykład i ja chciałbym przejść do tego folderu, ponieważ w tym folderze e, kryje się plik manage.py, więc przejdziemy psychotech blog, i znowu użyję komendy DIR, żeby sprawdzić, co jest w tym katalogu. Oczywiście jest tutaj plik manage.py, którego teraz użyjemy. Aby wystartować serwer Django, wystarczy, że wpiszę komendę Python, następnie nazwę tego pliku, czyli manage.py, i komenda run server. I nasz serwer wystartował. Kryje się teraz pod. Tym adresem http 2.i 2 127.0.0.1 2.8000. Pod tym adresem będziemy mogli działać na naszej nowo utworzonej stronie. Sprytne oko zauważy, że znowu coś w drzewie projektu się pojawiło i właśnie po komendzie, którą wywołaliśmy, czyli Python Manager.py run server, pojawił się plik, z bazą danych, db.sqlite3 jest to właśnie baza danych domyślna baza danych, w której będziemy zapisywać dane w naszym projekcie oczywiście możesz potem wykorzystać inną bazę danych ale my będziemy tutaj pracować razem z tą, czyli w tym SQLite -like. i co, udało nam się to wszystko utworzyć, teraz jeszcze na koniec może przerwę działanie mojego tutaj serwera więc na klawiaturze przycisnę ctrl c i przerwałem działanie serwera i zapraszam do kolejnego odcinka.